Tomasz Wasilewski, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody dla Polski na czwartek oraz na kolejne dni. W tej czwartkowej pogodzie jest jeszcze wyż, a to oznacza, że będzie spokój, że będzie słońce i nie będzie gwałtownych zjawisk, czyli burz i ulew. Ta sytuacja utrzyma się jeszcze nawet przez kolejny dzień, co zobaczymy za chwilę na następnych mapach, ale w weekend będzie nieco inaczej. Najpierw o czwartku więcej. Ma być pogodnie od rana do wieczora, nawet w wielu miejscach będzie bezchmurne niebo. Tak ma być chociażby na południu i na zachodzie kraju. Przelotny, delikatny deszcz może zjawić się mimo tego pogodnego nieba na moment tutaj, czyli na Podlasiu, w okolicach Białegostoku, ale tylko tutaj można spodziewać się tego prawie niezauważalnego deszczu. Pozostałe regiony będą pogodne przez cały dzień i nie spadnie ani kropla deszczu. Temperatura najwyższa będzie na południu, tutaj możemy mówić o upale, bo w Rzeszowie będzie równo 30 stopni. 29 ma być we Wrocławiu i Krakowie, 27 całkiem znośne w Poznaniu i w Warszawie, a najniższa temperatura będzie na północy, w Gdańsku 24 stopnie, a w Suwałkach 23. Ciśnienie ma powoli spadać, w stolicy na barometrach 1012 hektopaskali. Wiatr będzie słaby lub umiarkowany. Tyle o pogodzie na czwartek, teraz przewidywania na kolejne dni. Piątek zapowiada się nadal pogodnie i spokojnie w centrum i na wschodzie, natomiast na zachodzie zagrzmi i popada. Będzie gorąco i upalnie z temperaturą do 33 stopni. W sobotę upał już tylko na południowym wschodzie, ale w pozostałych regionach pogorszenie pogody. Będą przelotne deszcze i burze, w czasie których deszcz może padać ulewnie.